Cześć, czołem, z tej strony Kazoksi, witam was w kolejnym odcinku z Residenta. Mam nadzieję, że już obraz teraz będzie lepiej, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, ale taką mam nadzieję. Więc jak widzicie, kontynuujemy w poprzednim miejscu, znaczy od tego momentu, co restart wziął, czyli odkąd wydostaliśmy się z... No, ale wydostaliśmy się z tego pokoiku i próbujemy szukać wyjścia. Nie pamiętam, gdzie to było schowane teraz wszystko. Amunicję mamy, jeszcze trzeba znaleźć klucz. I chyba coś jeszcze. I rozwalić tą skrzynkę jakoś. Okej, wiemy, że na pewno on tam wyjdzie, jak się zajdzie do tamtego pokoju. Czyli nie do tego pokoju, tylko do tamtego, co tam jest, wiecie. A but raczej nic nam nie da. Zioło. Dobra, wiem na pewno, że on będzie jakoś tutaj, co? Niech się wyjdzie. Wyjdę, on teraz wyjdzie z tego pokoju. No, idziesz? Okej, chowamy się tutaj, tak jak poprzednio. Poczekam, aż wejdzie do tego pomieszczenia tam. No dawaj, dawaj. Ile można czekać? O, słyszę go. Okej, zajrzę tam, czy nie? Okej, okay, udało się chyba. Chyba. Tak, chowamy się tutaj. Jest ta bubblehead mnie straszy. Myślę, że greenscreen lepiej działa, bo postarałem się poprawić to. Przynajmniej jakiś ring nam najlepiej. Wiem, że wyskoczy na mnie i tak, więc... No jest za mną już. Spadaj stąd. Tutaj mamy jeden klucz, otworzy teraz to. Wiedziałem. No wschodzisz tutaj czy nie? A udało się? Czy nie? A dobra. Serce przyspiesza. To na pewno. Że tego chrypem jakaś męczy.
Stara moneta. Na co ona, nie wiem, ale okej. Och, jestem za tymi drzwiami teraz, z tego wynika. Co jest? A, safe, okej. Zapiszmy. Patrzę, jest chyba lepsza jakość teraz światła. Okej. Jej, mapę mamy. Okej. O, ziemia, a ziele chemikalia dają apteczkę. Okej, sypialnia. O, telefon. Sorki. I z tyłu za mną coś nagle. O nie, czekajcie. Ale cuchną. Aha, tak się otwiera. Wytrych! Okej, teraz jakoś muszę dostać chyba wytrychem, otworzyć ten zamek w drzwiach, albo rozrzeć tą taśmę. Gdzie zapiszę, bo zebrałem już wszystko, więc zapiszę. Szybko. Tak, matko. 30 mega zapis? Z tej strony mogę otworzyć. Okej, odbierzemy. You did good, Ethan. Zoe, right? What the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. I z tyłu za mną będzie coś, mówiłem. Hell of a girl. Ej, dawaj. No dobra, wiem, że nie mogę. Nie, co ja zrobiłem? Matko, najgorsze, co mogę zrobić. Użyłem leczenia na pełne zdrowie. Okej. O, czekajcie. No, super. Dobra, wytrych mi się teraz skończył. Więc teraz mam dylemat, jak to otworzyć. Okej, tu nie mogę. Może tą monetą się otwiera ten zamek.
Przez ścianę wyskoczy. Może i nie. Okej, to nie. Okej, nie wiem teraz jak otworzyć tym. Okej, czekajcie, to jak tak. Byłem w jednym pomieszczeniu, w drugim. Obrazek. Ten wiaderek w ogóle nie jest straszny, wiecie? No, że to jest na razie najbezpieczniejszy pokój jaki jest. Tędy, ale... Okej, jest jakieś inne może wyjście tędy? Oczywiście, że dostać wiadomości. Tam wątpię. Co za dźwięk? Że mam problem teraz, naprawdę. Oczywiście zrobiłem teraz coś znowu gorszego. Czekaj, ja muszę coś... kliknąłem oczywiście na laptopie. I zaraz mi się Polsat włączy. Więc... uwaga. O, dobra. Włączyłem dekoderek, mogę lecieć dalej. Wszystko wyciągnąłem z tego pokoju? Okej. Okay. Okej. Kurde, nie wiem gdzie iść teraz. No dobra, okej. Co tu mogę zrobić? Bo sam już nie wiem. Okej, ciekawe co teraz zrobić.
Wejdziemy tam. Wybij się przez ścianę, może to coś pomoże. Ale nie wiem, co mam zrobić teraz. Ja nie wiem, jak mam znaleźć tutaj wyjście. Ja myślałem, że ktoś stuka, czy co? Hey, you! Wow! Okej, cutscena. Hold on, back up. Now. Sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No. No. All right. Now, we got several calls about some missing persons late. You don't understand. I gotta get out of here. Now, calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons call. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right. I'll tell you whatever you want. All right. Now that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. You must have lost your mind. Look, officer. Deputy. Right. Deputy. Now, do you want to see my name in the obituaries? But you want to be a hero and save my life. A fucking pocket knife? Here. Take it. That's all you're gonna get. Now go. Garage. Now. Coś szczerze go zabije coś teraz. What am I gonna do with a knife? Odwróć się, będzie za mną. Może i nie. Okej, udało się rozwalić pudełko w końcu. Dziękuję. Pięknie. O, zapis, coś się stanie. O, samochód, policja. Hey, we gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try me. Hey, put that door back. Put that door back up. Wait. Ale ostro opata. Fuck it. I'm gonna kill everybody. Wow, odejdź, chłopie! O kurde! Super! Dawaj, dawaj! Odejdź, chłopie.
equipaggio top or... now. Ok, ce la stiamo putti. Povolige. You gonna have to do better than that, boy. Yeah, gemme. Let's finish this, you and I. Oh yeah, I'm gonna take you for a ride. No! Wow, trafił mnie? Patrz, nie żyje. Żyje? Wow. Że co? Oh boy. Now look what you've done, motherfucker. This is the end, you know? Wow, zabij mnie. O to chodzi. Jejku, ale dobre. Poczekajcie, bo nawet nic, coś się stało? Dobra. Jest grubo, powiem wam. Ma naboje. O, zamknę, bo wiecie. Połącz. Dobra, nie wiem co teraz mam zrobić. Okej. No nie mogę wejść? Oh yes! Do I have your attention, boy? You're about to see something wonderful. Oh, fuck! On jest chory. Był. Że rusza się ta szczęka. Nie wiem, że coś tam jest. Okej, figurka byka i moneta. Okej.
Dobra, idziemy dalej. Wracamy do domu. To teraz mnie zaatakuje. Do safe roomu chodźcie. Zapisuję, nie ma bata. Jest jak długo się różne takie poszczególne elementy. Nic nie będzie pewnie. Oczywiście, że nie. Jest teraz dylemat. Cóż się stanie? Wiedziałem, że byk pasuje. Wchodzimy. Wow. O, telefon. Did my daddy give you a hard time? That's your father? He used to be. I'm sorry, but he's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. I sam jest zadowolony teraz? Jest wiatrak, matko. Okej, mam wahadło. Patrzcie, wahadło, dałem radę. Aha, dobra, rozumiem, co chodzi. Okej, to może być bardziej trudny, niż się wydaje. Ja nie za bardzo widzę, co się dzieje, ale dobra. Czyli to nie to. Okej, postara się bardziej. Living room. Aha, czy muszę coś położyć, co zasłoni ten ptaszek. Na górę, na górę. Zastrzel mnie, zastrzel mnie. Ciekawe. O. Dobra, okej. Koniec strzelania. I czasowo patrzę, że zaraz właściwie pora będzie kończyć odcinek, więc... Co wziąłem? A, chemikalia. Broń? Ups. Ja muszę coś mu oddać takiego, co będzie pasowało. Dobra.
Myślę, że to duch przy stole stoi. Dobra, moi drodzy, nie będę was dłużej zatrzymywał po prostu. Teraz najwyższy moment, żeby zakończyć odcinek. Przepraszam za jakiekolwiek ziarno, jakie jest na kamerze, ale postaram się to naprawić. Albo poczekam na kamerę, która akurat teraz do mnie idzie. Więc już powinno być za niedługo bardzo dobrze. Prochy strzelnicze. Więc powinno, mówię, być wszystko w porządeczku. Tak więc, mogę powiedzieć tyle. Żegnam się z wami i widzimy się. O! Trzy głowy psy muszę. Psów znaleźć muszę. I widzimy się oczywiście w następnym odcinku. Tak więc, do zobaczenia i na razie.